Witajcie, jestem Lepszyś, a to jest kolejny odcinek Let's Play Skyrim. Chyba też was zafascynowały widoki, że tak powiem, panoramy Skyrim, tak jak miałem, widzimy tutaj piękny tył. Oczywiście dziękuję za komentarze pod poprzednim filmikiem za epicki start. Dzięki, Zawar. No i co, słuchajcie, nagrywam materiał bardzo późno, bo mamy pierwszą 20, ale niestety Bialaczek, że tak powiem, zagrał się w inny tytuł. Tak, zleciłem lekko Skyrim, ale ja tylko lekko. No i trochę przegiąłem czasem poświęconej tej grze. No cóż, World of Warcraft. Warcraft 3. Tak, Warcraft 3. Moje nogi. A Ela gdzieś tam pewnie biegnie. Dobra, możemy porozmawiać albo z tym, albo z Esberlem. Chcemy z Esberlem czy z nimi? Czy możemy z... I może możemy ze wszystkimi. Czyli Kate. Gdzie on tam siedzi chyba? Okej. Ala, witaj. O, tu jesteś. A, to wy sobie tutaj krzyjście, siema. Czyli Parturnax się z tobą rozmówił. Tak. Czy odpowiedział ci na twoje pytania? Nie. Niech tak będzie. Skoro uważa, że musisz się tego nauczyć. Nigdy nie darzyliśmy zwojów zbyt wielką uwagę. Gdzie go znaleźć? Być może zdołają ci coś powiedzieć o prastarym zwoju, którego szukasz. Niech niebiosa cię strzegą. Okej, dobra. A teraz jeszcze jedna rzecz mnie interesuje. Czy mogę zrobić jakąkolwiek... O, dobra. Już przejdźmy do rzeczy, bo nie chcę was zanudzać moim poszukiwaniem. W końcu muszę... tak, w zimowej twierdzy. Okej. Więc wybierzmy się w podróż do zimowej twierdzy. Ała, 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 ała. No, to moneta jest? Okej, witajcie mości ludzi. Moim obowiązkiem jest służba u Jarla, a nie marnowanie czasu na rozmowy z nieznajomymi. Po kiś się do mnie odzywasz, ty dziadu? Problem jaki? Zaraz. Ja cię nie, znam. To nie ja. Ja się ostatnio zorientowałem, że mam skradziony amulet w inwentory i to dlatego, że sobie mówią, że mnie znają. Witaj. Witaj w Akademii Zimowej Twierdzy. Nie znam, potrzebujesz... Nie znam tej... Nie? Cóż, możesz też spróbować szczęścia u jednego z nadwornych czarodziejów w Skyrim. Nie pozwól! Gin! Yo, siemano! No, ciebie się tu, kochanie, nie spodziewałem. Okej. Przywitajmy się jak smok ze smokiem. Wow. Chodź tu, skarbik, gdzie uciekasz? O, przyjdziemy do zimowej twierdzy. Albo jednak nie przyjdziemy? A nie, jednak przyjdziemy. Gdzie jesteś, smoku? Pokaż mi swe oblicza. Cudowna, przejmująca muzyka, to jest to, co kochamy w Skyrim. Dobra. Gdzie ty jesteś? Wyląduj i staj jak równym sobie, a nie chowasz się w przestworzach. Ląduj. No ląduj! Ty, bo nie doskoczę. Fuck! Ty, Winter Flash. Krwawy smok, ziejący ogniem i lodem. Okej. Dobra, mam pomysł, jak go przymusić do lądowania. Chodź za mną! Nie, tak od niego wozem. Umieraj! Piękna. Wow, widzę, że ten to chyba komuś zawał, ale to ładnie wygląda. No nie. Dobra, wiem, zabijecie mnie. Dobra, odniosę to potem.
pointą duszę. Yeah. Oh yeah. Let's go to the... Co? Nie ostrzałem stąd, będzie nawet. Teraz już mnie przepuści, że zjebałem smoka. O, udało się. Tak i tak wiem, że to pewnie bug gry albo coś, ale okej. Wow, ta ścieżka daga dosyć podniszczona. Akademia w zimowej twierdzy odkryto. On mógł się z tego napić albo coś? Mogę do tego wskoczyć? Nie, niestety nie mogę. Wow. No nie! Hej, uważaj! Przepraszam, kochanie. Nie. Już mam amulet Talosa, o co kaman? Dobra, chyba jednak. Chodź tu laska, bo już się zmęczyła. Aż dostałam dreszcze. O jest! Akademia jest ważną częścią Skyrim. Czary i zaklęcia dla wszystkich, którzy potrafią z nich zrobić użytek. Dobrze, to daj mi strach. Kurwa, miałeś mi strach. Dobra, never mind. Zobaczmy, czy mogę ci coś tutaj wcisnąć, że tak rzeknę. O, to ci mogę wcisnąć. To ci bardzo chętnie wcisnę swoją drogą. Też ci wcisnę, to... A, dobra, masz. Dobra, ale ja chcę wejść. Tak. Jeśli pomyślnie przejdzie... Nic o tym nie wiem. Od dawna nie mieliśmy... Chętnie to zobaczę. Okej. Fusklodak na pani? Nie, bo pani mnie potem... Ktoś mnie zabije pewnie. Dobra, weźmy jego siłę i... Fus! To jest prawdziwy mężczyzna. Oh yeah! Więc opowie... Normalnie wymagane jest zaprezentowanie biegu... Chyba możemy wie... Akademia to dobre miejsce. Przeprowadzę cię przez most. Kiedy wejdziesz do środka, porozmawiaj z Mirabel Erwin. Nasz mistrz! Proszę, chodź za mną. Spoko. Więc opowieści są prawdziwe. I próba magii. Jesteś smoczym dziecięciem. Normalnie wymagane jest zaprezentowanie biegłości w jednej ze szkół magii. Ale w twoim wypadku... Fus! Chyba możemy wiele od siebie nauczyć. Okej. Dobra, nie mam pytań. Zresztą, nie wiem, nie podobają mi się te wysokie elfki. Jakieś takie... takie zrzuknięte są. Hello! A zresztą... Zatrzymaliśmy się. Nie, bo potem zapomnę, że ona to ma. Pierdolę. A więc prowadź. No, let's go! Forward! Forward to the victory! Jezus, jakie tu ładne są widoki. Ja nie mogę. Można zrzucić to komuś na głowę? A nie, bo to lód. I co, nikt się jeszcze tu nie poślizgnął na takim lodzie, nie? Mam pomysł, ale to potem. Pomimo niezbyt restrykcyjnego charakteru akademii, ja chcę lewitować jeszcze. Przywracanie to pełnoprawna szkoła magii. Nie daj sobie wmówić, że tak nie jest. Mogę to jeszcze powtórzyć? No. Ja chcę to po... Dlaczego moje materiały... Kurde, to takie fajne. I can go in. Jest to ładnie. Wydaje mi się, że wyraziłam się jasno. Tak, oczywiście. Próbuję tylko zrozumieć powody stojące za tą decyzją. Komnata żywiołów. Oh yeah. To, czego się tu nauczysz, zostanie ci w głowie do końca tego żywota. Kilku, jeśli wykażesz się talentem. Mam wiele ważnych rzeczy na głowie. Twoje troski. Weź spierdalaj. Nie odzywaj się do mnie. W ogóle pozwól się do mnie ludzie, że co odzywają. Jak was pytam, to mi się ma. Naprawdę Nie, uważam, że nie musimy rozmawiać. Dajmy człowieku się. Jaki fajny ten. Kocio. Witajcie, mości. Co? Ork mag? Jesteś w Arkaneum, którym zarządzam ja. Spróbuj zakłócić spokój w moim Arkaneum. Potrzebujesz pomocy? Miłe. Pamiętaj, żeby umyć ręce, dobrze, zanim czegoś dotkniesz, dobrze? Dobrze. Szukam prastarego zwoju, mości panie. Jeśli masz ochotę na poszukiwanie przygód, to zawsze... Nie. No dobrze.
Zapisałem ostatnie miejsce, o którym słyszałem. Sprawdź. Dobra, ale o to mi chodzi. I co zamierzasz z nim zrobić? W ogóle wiesz, o co pytasz? Czy jesteś tylko chłopcem? Tak, jestem smuczym ścięciem. Myślisz, że nawet gdybym miał to ukryłbym go w najbardziej bezpiecznym miejscu. Nie zdołałby go tchnąć nawet najlepszy złodziej świata. A co z... Czekaj, to ty? Tak. Przyniosę wszystko, co mamy na ich temat. Więc nie rób sobie wielkich nadziei. To w większości kłamstwa. Doprawione plotką i domysłem. Dobra, to poczekaj chwilę. I co zamierzasz z nim zrobić? Tak, wiem. Bo myślisz, że ukryłbym go w najbardziej bezpiecznym miejscu. Nie zdołałby go tchnąć na... Nie wiem, kto ci to powiedział, ale zrobię, co w mojej... Przyniosę wszystko, co... Więc nie rób sobie wielkich nadziei. To w większości kłamstwa. Doprawione plotką i domysłem. Give me that stuff. Walcz dobrze. No dobrze. Myślałem, że orkowie są zbyt... O, książki w 2D. Myślałem, że orkowie są zbyt porywcze, żeby być bibliotekarzami. Masz! Spróbuj nie wylać na nie niczego! Z własnymi zwiami. Okej, jak chcecie przeczytać, to szybko przerzucam. Jedna strona, druga strona, trzecia strona, czwarta... Okej, jak ktoś chciał, mógł pauzować. Ja to zrobię potem sobie. Zajął mam tą książkę, bo mi się przyda. Tak. Zebranie tej kolekcji pochłonęło setki lat. Tak, to dzieło Septimusa Signus jest światowym autorytetem. Nie ma go od dłuższego czasu. Gdzieś na pół mówił, że znalazł jakiś dwe... Od tamtego czasu nie mieliśmy kontaktu. Okej, czyli będziemy szukać Septimusa Signusa. Ojej. No to co? Kolejne krasnoludzkie ruiny, kolejne podziemie. Jezus, ja wiem, że wy kochacie Skyrima. Ja też go kocham. To żaden sekret, że reputacja Akademii w Skyrim jest... Splamiona, tak, to prawda akurat. Podobno skorumpowane skurwysyny z was wszystkich. Proszę, nie rób nic, co mogłoby rozezłościć mnie. Dobra, idźcie pan... Aha, okej. To dobra. Nie potrzebują dodatkowych powodów, by nas nienawidzić. Ups, pośliznąłem się. Uuuu! Płycizna! Właśnie dlatego chciałem zaskoczyć. Dobra, słuchajcie, ja się tam... A czekajcie, jeszcze raz spróbujemy. Czy tam gdzieś jest głębiej? Czekajcie, ja muszę to odkryć. Tu na pewno gdzieś musi być coś głębszego. Może tu? Sio. Nie, same płycizny. Dobra, słuchajcie, jak wam zejdę, to się... Albo... Dobra, pomęczę was jeszcze chwilę. Jezus Maryja. Dobra, staram się nie nagrywać. Nie, znaczy nagrywam swoje dedy. Tu jest głębiej albo coś... O tak, tu jest to, czego szukałem. Dobra, to teraz... no nie mówcie, że to jest pionowa ściana w dół. No nie. Bum. Dobra, no to, no, do usłyszenia. Przez pochodu, przez tą mroźną krainę czuję się jakbym robił jakąś zręcznościówkę, skacząc z kle na kle. Ach, nie, w ogóle wam powiem, zastanawiam się, jak ten bohater to robi. O, rzeczywiście ruiny tu gdzieś są. Idzie po lodzie, jest w pełnym opancerzeniu, po czym wpada do zimnej wody i jeszcze ma siłę pływa. Ty, co to było? To było? Mogę to wykopać albo coś? O! A małże! Ale śmieszne. Są perły w tym? O, fajna rzecz! O, ciesło nie! Zimna mi. Jest zimna mi. O kurde, to ja już wiem, gdzie ja następne miejsce, do którego trafię. Nie, ruiny. Żebym tam nie poszedł i nagle brama zamknięta, bo się okaże, że to miejsce jest questline'a.
No rzeczywiście są ruiny, kolejne ruiny. No ruiny na ruinach, no. Dobra, patrząc, że był tam, prawdopodobnie jest szalony. Będziemy się z nim nagurwiać, albo nie będzie żył. Posterunek Septim... Posterunek? Aha. Okej. Ty. Nie, rzeczywiście żyje. Dobra, chyba nie jest szalony. Kop Dwemerze po drugiej stronie. Będę wiedział, że zgubiłeś nieznane i wspinasz się na swe głębiny. Jednak oszalał. Dobra. Chodź tu, świrze. Ty wzniesiono ostatnie piętro. Nie można... Dobrze. Prosto. Cesarstwo. Zbiegli z nimi. Mhm. Znam. Ale nie mogę do niego pójść. Nie, biedny Septimus, bo ja... Tu? Cóż, tu w sensie na tej... W skali kosmologicznej wszystko jest niedaleko. Pomożesz mi zdobyć ten zbój? Jedna bryła unosi drugą. Septimus, widzisz, oto majstersztyk. Septimus jest sprytnym pośród... Mamy więc szczep. Jeden z nich wciąż leży w głębinach czarnej. Obiła ci się o uszy nazwa Czarna Przystań. Poniżej głębin, co skry... Alftant, punkt przebicia. Sięgaj, ale nie wszyscy mogą tam wejść. Tylko septy... Mam dla ciebie dwie rzeczy. Okrągły do kręcenia. Kanciasty leksykon do zapisywania. Dla nas to... Odszukaj Mzark i niebiańską kopułę. Zaufaj Septimusowi. On wie, że ty możesz wiedzieć. Dobra. Dobrze. Okej, dobra. Odzyskaj pracę. Właśnie przed chwilą się zastanawiałem, czy na pewno nagrywam. Czyli tak. Aktualny plan jest taki, ja kopsnę się do białej gra niby, a czekajcie, gdzie to jest, bo ja się okażę, to jest gdzieś blisko, oj, chyba jednak, co? Przyjacały Alf... LOL, widzicie to? Alftant jest miejscem, które całe przeczesaliśmy w jednym z odcinków. Dobra, słuchajcie, ja skoczę do białej grani, sprzedaję wszystkie itemy i widzimy się z powrotem w Alftandzie. Będę nagrywał drugi raz to samo, dziwnie się czuję. Do usłyszenia. Witajcie, jak już mówiłem, wcześniej wróciliśmy do tych samych ruin, w których już byliśmy. Czy drzwi zostaniemy otwarte, bo przecież ja tędy wychodziłem. No kurwa. Hej, uważaj! No chyba się jednak nie obejdzie. Będziemy musieli przebiec wszystkie te ruiny po kolei. Zastanawiam się, czy będzie jakiś reset NPC-ów czy czegoś takiego. No wiem, trafiłem tu nie wiem, przez przypadek. Wow. Parku. Dobra, wbijamy na imprezę. Jestem ciekaw, czy ten zwój będzie w najgłębszych czelusiach tych jaskini. I możemy otworzyć ten zamek, którego wcześniej otworzyliśmy ekspercki. Jestem ciekaw tylko, czy kogoś tu spotkamy w ogóle. Przecież... Byłem przecież pusta ruina. Jeśli Nicole nie natrafię w najbliższym czasie, to po prostu... Zrobimy mega skipa. Nie wiem. Jestem w tych ruinach, to zawsze mnie taki dreszczyk przechodzi. Okej. Na razie zero robotników. Tylko tulopy, które zostały wcześniej. Siupa, 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 siupa. No cóż, no na razie nic. Wiecie co, myślę, że... Jak dojdę na to miejsce, do którego muszę dojść... Skrót pamiętam, tylko żeby się nie dało z tej strony otworzyć. O Jezus, długi maraton, dobra, słuchajcie. Nie będę was zanudzał moim bieganiem. Jak dojdę do czegoś, co będzie ciekawe, to wtem odpalę nagrywanie, a hey, aktualnie uważaj. Idę się przebiec. Patrzcie, prawie jak déjà vu, cały obszar się zresetował. Bardzo to ciekawe. To jest ten kufel, który był jako jeden otwarty. Oczywiście wszystko jest... O! O jaki...
Kurwa, ja chcę to dla mojego gadżeta. Tego. I kuwer, z którego wcześniej zrezygnowaliśmy. Okej, lekko w prawo. Nie, tu. Patrzcie na ilość wytrychów, 99 wytrychów. Tak, byłem w gildii złodziei, mi się nudziło. Dobra. Ładnie. Granat bez skazy, księga czerwy, to mam. Fajnie wygląda. No cóż, ale jak na mistrzowski kufer, jestem zawiedziony. No, chyba myślałem, że coś, co będzie królewsko ciężko otworzyć, będzie bardzo fajną rzeczą, a ja jakoś nie widzę, żeby to był jakiś ciekawy lód. Cześć, banga. Siema. Leć! Tak. Dobra. No to co? Ja idę dalej. No nie. Ty. Czy to będzie dobry pomysł? Siema. Chodź do swojego. Wow. Okej. Trzy hity. Krasnoludzki centurion. Okej. To nic wielkiego. To jest easy game. Tak. Okej. Jestem happy. Dobra. I oto już tu, gdzie powinniśmy być, tak? Oj, bardzo joj. No, a? O kurde. Kurwa, miałem zamiar nagrywać materiał w rychłe pół godziny, a nagrywam... ja nie mogę. Jesteście świadkami jednej z najlepszych rzeczy, jaką w życiu widziałem. Jak to ładnie wygląda. To taki spokój. Łaski, ale o tej porze mnie już lekko bije na biedny łeb, ale... Ty, przyczajone, leżeć. Ja nie mogę. Gdzie on teraz iść? Czy jesteście mi w stanie rzec? Więc jeszcze będzie zgaduj, ale wychodziłoby, że tutaj. Ja pierdolę. Jakie piękne miejsce. Ej, dobra, sorry, że ja się tak zachwycam, ale... No, tak zjawiskowej rzeczy już dawno nie widziałem. O ja, co to? Szkarłatny korzeń Nilu. Bardzo niespotykana. Pewnie będzie jakiś manga quest, ale szkarłatnego w życiu jeszcze nie widziałem, w żadnej grze. Aptekarz, tak? Dobra, tyle chciałem, bo... Okej, idziemy dalej. Nie wiem, ile zajmie ten materiał. Mam nadzieję, że nie będę go musiał jakoś usilnie ciąć. Ale wiecie, nigdy nic nie wiadomo. Fus! Fus loda! Nawet leczenie stare nie pomogło. Znowu szkarłaty. Przepiękne. Co tu jest? Tu jest lód, tak? Swoją drogą... Trochę ciemno. A, jeszcze jedno. Chyba mam jakąś nową magię, jeśli to już będę, tak? Magiczne światło i powiem świecy.
Nie, magicznego nie chcę, wolę to, które za mną podąża, bo mi coś więcej oświetla. Wow. Wielu flamerów ci wylegnie. Zaświeciła się lampka. A to wyjazd do Skyrim. Okej. Dobrze wiedzieć. Coś czuję, że tutaj kupa eksploracji nam zostanie. Ja nie mogę. Ej, czuję się, jakbym na jakąś dobrą imprezę poszedł. W każdym razie na pewno z zajebistym oświetleniem. Co mnie atakuje? Aha. Nasze halusy. Fus! Musimy wyrównać trochę walkę, bo z tego go chyba dalej go nie mogą ponieść. Dobra. Chodź tu, ojca. Chyba jesteś jedyną rzeczą, która jest mi w stanie zaszkodzić. Jesteś obrzydliwy. Odłóż tą magię. Ponury czekający. Tutaj nas by mnie rozwalają. Wow. Kto we mnie te kita? Gdzie w ogóle jest Alea? Wstawiła mnie. W tak... w ciężkim momencie. O, ale... mam wskazane wyjście, więc teoretycznie bym się kierować. Te ruiny jeszcze sobie zwiedzę sam. Ale to już nie chcę was zanudzać tym. Uznając mnie, to trochę sobie, że tak powiem, tu pospaceruję. A wszystkie te potiony chętnie wypiję, bo mi tylko zajmują miejsce w jakimś punkcie. A, i już wiem, czego mi zabrakło. No tak. Okej. Fluorescencyjne, ale piękne. Są jakiś odpływ ścieków? To jest krasnoludzka twierdza, tak? A nie! Odejdźcie! Traps mi laguje, odejdźcie, nie mam szans. Dlaczego stoicie w miejscu? Okej. Nie mam pytań. Nie mam żadnych pytań. Słyszę korzeń. Kto brzmi? Słyszę korzeń. Nie, dobra, ja tu na pewno jeszcze przyjdę raz. Kogoś się pewnie da jakoś obudzić, na przykład tym. To było głupie, prawda? To było bardzo głupie. Fus! Siu, już myślałem, że to on egzekucję nam nie wykona. Nie. Twoje zwłoki chcę. Diadyliczne strzały. Ale brzydkim kołczenie jak no tak. Potężną rzecz. Szafir bez kasy. Yeah! Tam jakieś kolejne komnaty. No cóż, to jest taka inna wizja trochę krasnoludów niż w większości światów. Tak. Mam na myśli tutaj Tolkiena i to wszystko, bo już daleko trochę. No nic, lecimy dalej. Wiecie, bo w świecie Tolkiena na przykład krasnoludy budują podziemie, budują wielkie budowle takie jak Momoria. Ej, dobra, nie, ja chcę to zobaczyć. Idziemy tam i będzie potem cięcie. Ja chcę zobaczyć, co to jest za kula. I potem będzie cięcie i resztę zobaczycie w kolejnym odcinku. Ludzie? Uja. Sługi? Dlaczego wy mi nie pomagacie tylko im? No nie! Przepraszam was. Ciebie nie przepraszam. Fus! Leć! Dobra. A? Mam to?
co to? Dobra, nie kombinuję. A, dlaczego ja mam zły kaptur? Mhm, okej. Okay. Ja muszę jakoś pilnować tego swojego eku. O, Ela wróciła. Jaki mis? Boom headshot. Boom headshot. No ej! Obrywaj. Siuba. Pau. Całkiem przyjemne głosy. Ty, łapy precz od mojej żony. To jest ruda szkła? Nie, nie wiem, czy to się już nie lada szkła, ale ma podobną kolorystykę. Komnata refleksji. Ja bardzo chętnie mogę reflektować nad swoim... O ja. Witajcie. A, wy mnie też nie lubicie. Mogę z tą porozmawiać? Dalej, no dalej! Przez chwilę mogłem. Pokaż, co potrafi! Wow! Rozejście! Wiem, rozejście. Dlaczego żaden z was się nie poddaje? Nie rozumiem tego. Wszyscy dostali pęcki, a nie jeden się nie poddał. Uczciwie. Albo na dół, czy na dole jakoś nic nie widzę, albo piąć się w górę. No. Otwórz. Aha, nie da się otworzyć. Okej. To jest coś ciekawego? Potrzebujesz czego? A. Chwilę sobie pogadaliśmy, a teraz nagrywamy. No cóż, zawsze to jakaś myśl. O, kuferek. Jej. Nie trzeba było tu przyłazić. Jeszcze ktoś tu żyje? Nie, dlaczego wyszukacie nieprzyjaciół? Wóz? Ja spodziewałem się, że spróbujesz się na mnie zamachnąć. Ty też będziesz chciał się zabić. Załatwię cię! Jasne. Zwycięstwo jest twoje! Sorry! Ten ostatni był przypadkowy. Oj. Coś w stanie, jak zrobię to. A. Magia! Magic, it's a magic. Otwórz bramę. Dziękuję. To się nazywa kamerdyner pełną gębą. Jednak nie tak fajnie jak chciałem. Tego nie łoszy. Tu jest czarna przystań. Nie, my nie chcemy wracać do czarnej przystani. Chyba nie miał ten materiał już trochę. To jest też czarna przystań. Ale to jest jakaś czarna przystań chyba do góry. Słuchajcie, to jest... Słyszysz to? Albo jeszcze nie teraz. A to usłyszycie? Fus? Usłyszeli. A to niesamowite. Jakiej walki, jak nikt nie żyje? Pomysł na fajne zakończenie, a to co? Nienawidzę was. Słuchajcie, to jest koniec tego odcinka. Zagrajmy w Skyrim. Mam nadzieję, że wam się podobało. Widoki są nieziemskie. A ja aktualnie muszę jeszcze, o Jezus, wyrenderować cały materiał i udać się na spoczynek. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Mówił Bielak.